Czołem kapitanowie, Szparagus z tej strony. Słuchajcie, ostatni nabytek, który zawitał do mnie do portu, to jest ten oto fajny okręcik. Mówię już wstępnie fajny, bo naprawdę gra tym okrętem, muszę powiedzieć wam szczerze, mi się spodobała. To jest okręt, który jest bardzo ciekawy jak na szósty tier. Jest to podyktowane kilkoma względami, zaraz wam powiem jakimi. To jest, wydaje mi się, taka troszeczkę błyskawica tiru 6 z lepszymi torpedami. Pokażę wam także tutaj dwie bitwy. Jedną taką przyzwoitą, w której przekroczyłem 60 tysięcy obrażeń i to była w ogóle pierwsza bitwa, jaką zagrałem tym okrętem. A druga bitwa, gdzie tych obrażeń było znacznie, znacznie mniej, ale był ogromny wpływ na przebieg tej bitwy i na wygraną. Ale to sobie zobaczycie, jak te bitwy wam tutaj odtworzę. 120 mm, czyli podobne obrażenia do błyskawicy. Prawdopodobieństwo pożaru, jak widzicie, 8%, czyli wygląda to mniej więcej w ten sam sposób. 1700 z obeków, maksymalne obrażenia 2100 z apeków. No i czas przeładowania 5 sekund, czas obrotu wież 18 sekund. To jest wszystko bardzo, bardzo podobne do błyskawicy. Różnica natomiast jest, jeżeli chodzi o prędkość wylotową pocisku, jest ona znacznie mniejsza, jest gorsza niż u Japończyków. Prawie taka sama jak u Amerykanów. Zasięg dział też nie należy do największych, bo jest to 10,2 km. Niemniej jednak w pojedynku z innymi niszczycielami radzi sobie naprawdę, naprawdę dobrze. Myślę, że jedyni przeciwnicy, którzy będą mogli równorzędnie powalczyć, to przede wszystkim będzie Faragut oraz ewentualnie Gniewny. Tak to mniej więcej wygląda. Torpedy natomiast są, słuchajcie, rewelacyjne. Po pierwsze, jest ich aż 8 w dwóch wyrzutniach. Po drugie, jak w brytyjskich krążkach, można nimi strzelać również salwy pojedynczo. Mają ogromny alpha damage jak na szósty tier, 15433 maksymalnych obrażeń. Mnie w bitwach wchodziły po 13-14 tysięcy torpedy, więc byłem naprawdę zadowolony. Wykrywalność torped z powierzchni jest podobna do tej, jaka jest na błyskawicy, w zasadzie taka sama, 1-3 km i 8 km zasięgu, co przy tym kamuflażu jest naprawdę wartością niesamowitą. Zobaczcie, zasięg wykrywalności tego okrętu to 6,6 km wraz z permanentnym kamuflażem, który ten okręt ma na sobie. Natomiast jeżeli zainstalujecie tutaj kapitana, to się robi z ekspertem w kamuflażu, to się robi 6 km i wtedy macie aż 2 km zapasu, jeśli chodzi o strzelanie torpedami. Prędkość torped 61 węzłów, więc jak na szóstkę również naprawdę całkiem fajna. Prędkość samego okrętu 36 węzłów. To jest przyzwoicie, można to oczywiście przyspieszyć flagą oraz przyspieszyć to kapitanem, przepraszam, flagą i dopałką. Dobra, teraz wam pokażę, jak to wygląda z kapitanem. Kapitan będzie z okrętu Antony, czyli 19-punktowy. Ja niekoniecznie bym tutaj dawał za 4 punkty zaawansowany trening artyleryjski, bo wolałbym sobie wziąć większą ilość umiejętności, na przykład za 3 punkty, wtedy byśmy wzięli tutaj na przykład tylko last stand, no i mogli jeszcze coś z 3 punktowych, na przykład albo dodatkową żywotność, albo szybsze przeładowanie torped. Jeżeli będę budował kapitana, to wezmę sobie tutaj albo cel priorytetowy, albo zapobiegawcze utrzymanie, później wezmę last standa, później jako pierwsze szybsze przeładowanie torped, ponieważ przeładowanie torped tutaj jest minusem, wynosi 96 sekund, wtedy prawie o 10 sekund to przeładowanie skrócimy, więc jest to fajna rzecz. Później wezmę eksperta w kamuflażu i dopiero dalej będę brał następne rzeczy tutaj za 3 punkty. Dlaczego nie chcę zaawansowanego treningu artyleryjskiego? Ponieważ głównie będę się strzelał z niszczycielami i to będzie na krótkim dystansie przez trajektorię lotu, jaką mają te pociski, co zresztą w bitwach zobaczycie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no 10 km na takie bliskie pojedynki wystarczy. Jest podobna sytuacja jak na Amerykańcach, na 12 km praktycznie można trafiać tylko
w pancerniki. Teraz Wam pokażę moduły, ulepszenia, jakie sobie wybrałem. Pierwsze ulepszenie to jest modyfikacja uzbrojenia, głównego uzbrojenia 1, co zwiększa nam przede wszystkim przeżywalność baterii oraz zwiększa szybkość obrotu wyrzutni torpedowych, przeżywalność również wyrzutni torpedowych. Tutaj wziąłem sobie celność, ponieważ ten okręt praktycznie nie ma obrony przeciwlotniczej. Ona nawet nie jest szczątkowa, jest po prostu, jest bo jest, ale tak naprawdę nie zastrzelicie nic z tą obroną. Tu wziąłem oczywiście ryzyko, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia silnika i ponieważ czas przestawienia steru w tym okręcie wynosi tylko 3 sekundy, a promień zawracania jest stosunkowo mały, 540 metrów, to wziąłem oczywiście przyspieszenie, bo jeżeli będziemy chcieli uciec przed torpedami lub gdzieś postać w dymie i potem szybko przyspieszyć, to tutaj pozwoli nam to dużo szybciej nabrać maksymalnej prędkości. Ja teraz jeszcze tylko się szybko odniosę do wartości innych, które ma ten okręt. Porównamy sobie do innych okrętów wartości tutaj Hapsa. Jeżeli chodzi o japońskie okręty, to tak, Shinonome, Hatsuharu i Fubuki odpowiednio 12900 Hapsa, 11700 Hapsa i 12900 Hapsa. Później mamy Ogniowoja 14100, Faraguta 11500 i Niemca ostatniego GED 16500. I jeszcze tylko zdanie na temat torped. O pociskach jak już powiedziałem, wszystkie okręty najlepszą artę, jeżeli chodzi o szybkość i płaskość trajektorii lotu, to mam zdecydowanie tutaj Japończycy. Nawet Ogniowoj ma 870 metrów na sekundę, co już jest dobrą wartością, ale nie idealną. Jeżeli chodzi o torpedy i zasięg torped, to 8 km zasięgu i 63 węzły ma Shinonome, czyli okręt premium, który można zrobić w zadaniach. Dwa następne Japończyki mają 59 węzłów i 10 km zasięgu, czyli Fubuki i Hatsuharu. No, na Ogniowoju torpedy są praktycznie niegrywalne. Trochę lepiej jest u Faraguta, 6,4 zasięgu i 64 węzły. I 8-kilometrowe torpedy, których również jest 8 i 65 węzłów, ma Niemiaszek, czyli Gaede. Tak to wygląda. I teraz myślę, że przejdziemy do bitew. Będziecie mogli zobaczyć, jak ten okręt spisuje się na polu walki. Ok, no to mamy bitwę numer 1. Słuchajcie, ta bitwa, którą teraz widzicie, to była moja pierwsza bitwa na Galancie, jaką w ogóle rozegrałem. Zwróćcie uwagę, że jeszcze nie zapomniałem oczywiście użyć premium R-ki i premium dymu, ewentualnie premium do pałki tutaj pod Y-kiem. Wszystko jest bazowe, jak również nie ustawiłem na okręcie żadnych ulepszeń. W następnej bitwie, którą Wam pokażę, ulepszenia będą zastosowane. No i zobaczcie, co tu się dzieje na początku tej bitwy. Właśnie dostaję torpedę i tracę ponad połowę punktów wytrzymałości. Niestety sojusznik, który płynął Mogami, kilkukrotnie, nie zwracając uwagi na to, co się przed nim dzieje, strzelał sobie torpedami na oślep, nie zważając na to, że jest tutaj niszczyciel, i w ogóle nie uprzedzając mnie w żaden sposób, ani na czacie, że będzie strzelał torpedami, ani w żaden inny sposób. Trochę mam do niego pretensji, zwłaszcza, że to facet, który gra na ósemce i gość, który już powinien mieć pojęcie, jak należy grać, mając świadomość tego, że niszczyciel jest bardzo zwrotny i może tutaj kręcić się cały czas w jednym miejscu. No, jak widzicie, ta bitwa jest niefartowna, ponieważ po pierwsze, na dzień dobry dostałem torpedą i zostało mi mniej niż połowę Hapsa. Po drugie, rzuciło mnie na ósemki i nie mając połowy Hapsa, słuchajcie, dopiero co rozpocząłem tak naprawdę bitwę, więc taki obrót sytuacji spowodował, że będę musiał grać bardzo, bardzo ostrożnie, trzymać się z dala, w szczególności od krążowników, i niekoniecznie będę miał możliwość wdawania się w pojedynki artyleryjskie z niszczycielami, mimo że działa artyleryjskie tutaj są naprawdę jak na niszczyciel całkiem niezłe. Tak jak już powiedziałem, omawiając ten okręt w porcie,
działa w mojej ocenie bardzo, bardzo podobne do błyskawicy, za wyjątkiem szybkości lotu pocisków, a co za tym idzie ich trajektorii. To, że ta bitwa się zaczęła w ten sposób i że jestem na ósemkach, wcale nie powoduje, że wynik będzie tutaj jakiś żenujący, jeśli chodzi o kwestię damage'u. Natomiast no nie będzie on też jakiś porywający i zachwycający, ale myślę, że zobaczycie tutaj wszystko przed wami. Ja widziałem, że nasza drużyna ma szansę przepchnąć KPA, jak widzicie na mapce. Chciałem tutaj z tym wspólnie z tym drugim niszczycielem zrobić coś takiego, aby te pancerniki, które tutaj pchają, a były aż 3, jak widzicie, jak najdłużej powstrzymać przed tym, aby nie dopłynęły na B, tak abyśmy spokojnie mogli przejąć KPA i izolować ich od punktu B, abyśmy nie tracili zbyt wielu punktów przez kapy. Zważając uwagę szczególną na to, że jak widzicie, na razie mamy przewagę w ilości okrętów, które nam pozostały i jest wielce prawdopodobnym, że tutaj ta dunkierka również odparuje. I jeszcze powiem dwa zdania na temat modów. W ostatnim czasie zainstalowałem kilka modów od Asline'a, które podpatrzyłem u graczy na innych streamach. Między innymi są tutaj mody, które mi pokazują, czy dany okręt się pojawia taka ikonka, czy się na przykład podpalił, czy płonie, czy użył reparacji lub jakichś innych konsumabli. Używam jeszcze tutaj modu, widzicie, który mi pokazuje kąt, pod jakim jest okręt, do którego strzelam. To jest pomocne przy tym, kiedy najkorzystniej ewentualnie oddać salwę. Jeżeli pokazuje czyjąś powtórkę, to akurat jest moja, to również, mimo że powtórka jest zawsze goła i powtórka nigdy nie pokazuje modów, jeżeli ja ich używam, to pamiętajcie, miejcie świadomość tego, że te mody są widoczne na waszych nadesłanych powtórkach, ponieważ ja mam takie mody ustawione. A mówię o tym dlatego, że w komentarzu do ostatniego filmu, jaki wrzuciłem na YouTube, oprócz tego, że pojawił się jakiś tam wulgaryzm w stosunku do filmu, no to jeszcze uwagi co do tego, że są w ogóle stosowane mody i tak dalej. Więc drogi kolego, który tam skomentowałeś, zapraszam Cię na stronę Wargamingu i dowiesz się tam, jakie mody są zabronione, a zabroniony jest tylko jeden mod, jeżeli chodzi o World of Warships, czyli Auto Aim. Wszystkie pozostałe mody mogą być używane, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, większość modów zmienia tylko wygląd gry, a nie wpływa na to, w jaki sposób gramy. I rzecz trzecia, takie rzeczy jak granice zasłony dymnej, jak ilość zadanych obrażeń i wiele innych rzeczy zostało zaimplementowanych do gry dzięki moderom, dzięki temu, że najpierw pojawiły się jako mody, a później Wargaming doszedł do wniosku, że trzeba to zaimplementować na stałe do gry. I po czwarte, pamiętaj, że większość modów tworzą devsi, czyli deweloperzy, jeżeli byś o tym nie wiedział, czyli osoby, które są odpowiedzialne za to, jak ta gra wygląda, jak powstaje i jak funkcjonuje. Zazwyczaj ludzie z kosmosu tego nie robią. To tyle a propos modów, bo troszeczkę mnie ten komentarz zirytował. Nie wiem, co to ma znaczyć. Jeżeli ktoś myśli, że mody to są cheaty, no to jest w dużym błędzie. Tak jak powiedziałem, dzięki modom i moderom zostało wiele fajnych rzeczy zaimplementowanych do gry. Chociażby taka, że widzicie ostatnią pozycję okrętu na mapce, który został wcześniej gdzieś tam wyświecony, a bywa to naprawdę przydatne i pomocne. I w tym momencie, drogi kolego, to już nie jest mod, tylko to jest element na stałe użyty w grze, a również w pewien sposób pomaga nam w namierzeniu przeciwnika lub w ustaleniu, z którego kierunku może do nas zmierzać. Ok, zwróćcie uwagę, tutaj płynie hiper, ja postanowiłem nie używać torped w jego kierunku. Tu jest taka fajna rzecz, którą będę chciał wykorzystać w tym niszczycielu, mianowicie tak samo jak w brytyjskich krążownikach można strzelać torpedami pojedynczo. Jest to bardzo przydatne, mając 8 torped, na przykład do krążownika możemy wystrzelić 2 i dzięki temu jest wielce prawdopodobne, że go zatopimy.
Możemy wystrzelić 3, możemy sobie dwie torpedy zostawić, gdyby ktoś nas chciał gdzieś w dymie spuszować. Właśnie przed chwilą chyba Bismarck otrzymał dwie torpedy. Nie wiem, czy jeszcze przez chwilkę nie miał jakiegoś zalania, ale z pewnością za chwilę to zalanie zapewne naprawi, bo już licznik damage'u być może się zatrzyma. Chociaż na razie widzę, że delikatnie licznik damage'u idzie do przodu, więc ten Bismarck musiał wcześniej mieć jakiś pożar i ten pożar ugasić. No i zobaczcie, w takim momencie znalazłem się beznadziejnym tak naprawdę, gdzie odebrano mi połowę hapsa, gdzie musiałem zacząć grać na dystans. No i stała się rzecz dosyć interesująca, bo zrobiło się nagle ponad 60 tysięcy obrażeń. I teraz już tutaj zaspoileruję, temu Colorado już praktycznie nie zrobię nic, bo zostanie skasowane przez inne okręty. To była w ogóle pierwsza jakakolwiek bitwa, którą rozegrałem Galantem. Pierwsza bitwa rozegrana tym okrętem, tak jak powiedziałem, jeszcze bez ulepszeń i jeszcze bez konsumabli tak zwanych premium. Tutaj już widzicie, RK jest premium, dym jest premium i dopałka jest premium. Tu byłem na topce jako tier 6, postanowiłem popłynąć na środek, ponieważ jest to bitwa tak naprawdę standardowa, czyli nie ma kapów 3 do kapowania, więc postanowiłem poświecić wrogie deteki, korzystając z tego, że ten okręt ma bardzo dobry kamuflaż, który z kapitanem wynosi 6 km, więc jest, tak jak powiedziałem, dość mocny artyleryjsko, zwłaszcza w walce z innymi niszczycielami, więc postanowiłem to wykorzystać i w tym fragmencie zobaczcie, na ile skuteczna jest ta artyleria. Tutaj były 2 hity za ponad 1100, tutaj następne hity za 1600 około i tak dalej, pojedyncze kule trafiają za około 500 taki niszczyciel, więc jest to naprawdę świetny kapitał. Jeszcze tutaj jakiś krytyk wpadł w wyrzutnie torpedowe przeciwnika. I tu jest rzecz, o której wam wcześniej mówiłem. Postanowiłem sobie tutaj strzelać torpedami, w cudzysłowie, pojedynczo, tak aby mieć w razie czego zapas tych torped w momencie, gdyby ta dunkierka chciała na mnie na przykład puszować, to ja sobie spokojnie mogę tutaj na przykład na jej dziób wystrzelić 2 torpedy, a potem jeszcze 4 mi zostaną, dajmy na to, w zapasie. W tym momencie właśnie dzieje się rzecz, której, powiem szczerze, się spodziewałem. Dunkierka na boku na razie nie ma żadnego przeciwnika, który byłby ją w stanie bardzo mocno tutaj pokarać. Nie ma z tamtej strony pancernika, który zabierałby jej duże ilości hit pointsów. Mnie się udało ją tutaj podpalić. Powiem wam tak, ta bitwa jest dużo, dużo słabsza pod kątem damage'u, natomiast w porównaniu do poprzedniej, natomiast ta bitwa po raz kolejny jest jedną z kolejnych, która pokazuje rolę niszczyciela. I tutaj chodzi nie tylko o to, co ja zrobiłem niszczycielem, ale co zrobił mój sojusznik, który również grał niszczycielem Fubuki. Tak naprawdę w tej chwili tą ostatnią torpedę zupełnie niepotrzebnie wystrzeliłem, ponieważ ta dunkierka była na ogrysku i tak naprawdę ta torpeda została zmarnowana, ale już za kilka sekund będę miał następne 4, więc w ogóle się tym nie przejmuję. Tak to mniej więcej wygląda. O, znowu pojawił się T-22. Tutaj postanowiłem się na chwilę obecną nie ujawniać, chociaż korciło mnie, żeby do niego postrzelać. Ale jak widzicie, ktoś inny go skasował. Tu jeszcze taki szybki torpedo dancing. Na szczęście byłem dziobem do tych torped, udało mi się uniknąć. I jak zobaczyłem te torpedy, bałem się, że za chwilę skończę tak jak w bitwie poprzedniej, albo jeszcze gorzej, z połową hapsa lub prawie goły. W tym momencie dla mnie skończy się ten plan, który chciałem podczas tej bitwy wykonać. Na chwilę obecną mamy przewagę, ponieważ zatopiliśmy 3 okręty przeciwnika, a przeciwnik zatopił nam okrętów tylko 2. Tu oczywiście jest troszeczkę powtórka na przyspieszeniu, ponieważ nie będziemy tracili czasu na jakieś nudne momenty. Przystępowałem tu do torpedowania Koeniga i powiem szczerze, troszeczkę źle te torpedy były przeze mnie wystrzelone, ponieważ jest to tutaj powtórka, to trochę nam baguje, że się tak wyrażę. One powinny być bardziej na narożnik tej wyspy wystrzelone i wtedy ten Koenig
tymi torpedami mógłby dostać, wtedy by tak szybko pewnie nie odkręcił, przy czym tam jeszcze drugie torpedy na niego szły, więc no niestety wykręcił, i dzięki czemu również moich torped uniknął, a ja, korzystając oczywiście z dobrodziejstwa dymu, postanowiłem sobie jeszcze do niego postrzelać, być może go podpalić. Na razie widzicie, damage słaby w tej bitwie, osiągnąłem niewiele, oprócz tego, że pogoniłem te 22, zabrałem mu mniej więcej połowę punktu wytrzymałości i został dobity, więc jakiś tam minimalny skutek na chwilę obecną został osiągnięty, no ale to nie było to, co bym chciał osiągnąć już na tym etapie bitwy, bo liczyłem na to, że uda mi się ten pancernik tutaj storpedować. Niestety tego swojego efektu zamierzonego nie osiągnąłem. Zobaczcie, jest już 10 minut zostało do końca bitwy. Nürnberg tutaj postanowił się strzelać z innymi okrętami. Ja, korzystając z tego, że był zajęty zupełnie innymi, postanowiłem sobie go podpalać. Nie spodziewałem się tylko tego, że fuzo będzie prowadziło tak celny ogień do tak małego okrętu, jakim jest Galant, bo to jest naprawdę bardzo zwarta konstrukcja. Jak sobie porównacie, jak na ekranie wygląda błyskawica czy inne okręty, to zwróćcie uwagę, że są one zazwyczaj sporo dłuższe. Tutaj ta konstrukcja tego okrętu jest zwarta, wieże, które są na przodzie, i te, które są na tyle, są bardzo blisko siebie, torpedy są również blisko. No, tak jak powiedziałem, ten okręt w zasadzie nie ma obrony przeciwlotniczej, więc jeżeli będą was atakowały jakiekolwiek samoloty, to będą mogły sobie na was, w cudzysłowie, poużywać, i to mniej więcej tak będzie wyglądało. Na razie mamy jednego fraga, udało się dobić pancernik, w tej chwili ktoś tutaj jeszcze... Aha, fuzo dobiło naszego kamikadze. Mnie się udało tego Nürnberga podpalić, cały czas nam damage rośnie, i jeżeli go nikt nie trafi, to ten Nürnberg zostanie posłany na dno, i tak też się stało, został zaliczony na moje konto, a przed dziobem widzimy, jak został storpedowany Nowy Meksyk przez Kirowa, a można by było pomyśleć, że Kirow ma torpedy niegrywalne, bo o zasięgu raptem 4 km, a tu się okazuje, że są one grywalne, przy czym nie wiem, czy nie pomógł mu też tutaj troszeczkę kamikadze swoimi torpedami, bo mam wrażenie, że tych torped było dosyć sporo. No chyba, że Kirow ma tych torped więcej na burtę niż 3. No mniejsza o to. Ten Kirow bardzo mocno zaabsorbował tu moją uwagę, ponieważ gdybym został wykryty przez kamikadze, które zaczęło brać naszego kapa, na dystansie, na którym jesteśmy, Kirow zdjąłby mnie prawdopodobnie na jedną lub na dwie salwy. On ma działa, pamiętajcie, 180 mm, bardzo celne, z bardzo płaską trajektorią lotu pocisków, i tylko niedoświadczony gracz, który nie umie grać w WoWsa, miałby problem, żeby mnie tak szybko zatopić. W związku z powyższym musiałem tutaj płynąć dość dużym łukiem. Zastanawiałem się, czy jest szansa na to, aby Bayern tego Kirowa tam skasował. Widzicie, on mógłby mieć na niego bicie, natomiast zdawałem sobie sprawę, że jednak Bayern będzie miał działa skierowane na fuzo, i wystrzeliłem tutaj 4 torpedy. Tak w razie czego, gdyby Kirow tutaj zmierzał, to żeby miał szansę na to, aby się nadziać. Zdawałem sobie sprawę z tego, że kamikadze będzie miało lepszy o 400 metrów kamuflaż ode mnie, ale nie była to żadna przeszkoda, i mając nawet 3500 hapsa, wiedziałem, że będę w stanie z tą artylerią, którą dysponuje ten okręt, to kamikadze tutaj nieźle upodlić. W tej chwili już miało pożar, do tego jeszcze bardzo ładne tutaj obrażenia wpadają, w tym momencie wjechał duży pożar, zobaczcie, on tutaj płonął, chyba z wrażenia zapomniał się ugasić, i spodziewałem się, wam szczerze powiem, że ucieknie i zrobi mi tutaj podgórkę w taki sposób, że będzie mnie świecił dla tego pancernika New Mexico, który tutaj płynie. Niestety zrobił mi prezencik w postaci takiej, że postanowił wypłynąć z chmury dymu i postanowił oczywiście pozostać na kapie, co spowodowało, że była to dla mnie czysta przyjemność, i tak naprawdę wystarczył jeden, góra dwa hity, aby ten okręt zatopić. Tak też się stało. Byłem tylko zaskoczony faktem, że nie poleciały w moim kierunku żadne
torpedy. Tu zostałem dość mocno ukarany przez ten New Mexico. Zobaczcie, gdyby mi się ten kamikadze nie pokazywał, tylko grał zespołowo, byłby w stanie naprawdę spowodować, że ten Nowy Meksyk by mnie zatopił mimo tak wolnego przeładowania dział. I sytuacja wygląda w ten sposób. Wcześniej na pewno widzieliście na mapce, że pokazałem Fobukiemu, że ja płynę na naszego kapa, żeby on przejął kapa drużyny przeciwnej, żeby go zaczął przejmować. Ja w związku z tym postanowiłem na kapie zostać, dopóki nie zbliży się do mnie tak blisko ten Nowy Meksyk, aby mnie wykryć, aby tego kapa zablokować. Wiedziałem o tym, że Fuzo będzie miało bardzo trudno, aby tego Fubukiego tutaj zatopić solo. Bałem się jedynie, że zza tej wyspy, która jest przed moim dziobem, wynurzy się Kirov. I to jest dowód na to, że dobry kamuflaż, czyli ekspert w kamuflażu oraz żywotność, przeżycie niszczycieli do końca bitwy może pozwolić tą bitwę wygrać. I taki jest sens w ogóle grania niszczycielami. Ja niszczycielami bardzo lubię grać. Myślę, że Galant to jest bardzo ciekawa propozycja nawet dla graczy takich, którzy nie są starymi wyjadaczami, którzy chcieliby się podszkolić w grze niszczycielem. To jest naprawdę fajna opcja, bo jest to szóstka, więc rzuca od czwórek do ósemek. Właśnie widzicie, że zdobyliśmy 1000 punktów, jest to koniec bitwy. Za chwilę zobaczycie ekrany podsumowujące grę. Więc jeśli chcecie jakąś premkę takiego niższego tiru sobie kupić i będzie na przykład dostępny Kamikadze R albo Galant, którego tutaj widzicie, albo będziecie w stanie zrobić misję na Shinonome, tylko tam już raczej doświadczeni gracze, bo trzeba grać ósemkami, to naprawdę polecam, niezła zabawa może być niszczycielem, a nawet jak was szóstką rzuci czasami na ósemki, to jak widzieliście w poprzedniej bitwie, ta szóstka radzi sobie całkiem nieźle. To tyle w tym filmie, ja zapraszam oczywiście na kolejne produkcje i zapraszam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.